No cześć, tu Tomek z Florens Market. Witam Cię serdecznie w styczniowe popołudnie. Zobaczcie, jest godzina w zasadzie 15, dzień się powoli chyba zaczyna wydłużać i słonko pięknie świeci. Tak jak mówiłem w ostatnich filmach, słońce już w styczniu ma taką moc, że pobudza zegar biologiczny wszystkich roślin, zarówno tych domowych, egzotycznych, jak i też właśnie roślin typowo ogrodowych, a za mną właśnie takie rośliny możecie zobaczyć. Za mną rośliny typowo wczesnowiosenne, które lada moment będziecie sadzić w swoich ogrodach. To bratki ogrodowe, Viola Cornuta, Viola Wittrockiana, dwie podstawowe odmiany, jedna z drobnymi kwiatami, druga z dużymi kwiatami. Oczywiście już są dostępne u nas w sklepie na florens.pl, więc możecie sobie zobaczyć, jakie kolory możecie już sobie nabyć. Ja wiem, że wiele z Was interesuje się roślinami tylko i wyłącznie egzotycznymi do domu. No i słusznie, bo pewnie nie macie gdzie na przykład sadzić roślin ogrodowych, ale to wcale nie oznacza, że w przyszłości takiej możliwości nie będziecie mieć, więc zachęcam Was do tego, aby zacząć planować już pewne nasadzenia, czy na balkonach, czy na jakimś małym skwerku przy domu roślin właśnie ogrodowych. Ale dzisiaj nie o tym będziemy mówić, dzisiaj idziemy sobie do stadniny koników. Do stadniny koników, które adoptowaliśmy jakiś czas temu. Dokładnie około 1,5 roku temu adoptowaliśmy 3 koniki. Początkowo mieliśmy adoptować jednego, potem okazało się, że trzeba wziąć 2, bo się lubiły w schronisku, bo adoptowaliśmy te koniki oczywiście z schroniska. Tak też są, słuchajcie, takie miejsca jak schroniska dla koni. Jedno takie właśnie jest pod Warszawą. Schronisko, organizacja nazywa się Pegasus. Możecie oczywiście też wspomagać tego typu miejsca charytatywnie, bo my też założyliśmy, że taki cel będzie fajny, żeby właśnie pomóc zwierzakom, kucykom, które zostały same na tym świecie, więc postanowiliśmy im pomóc. I właśnie teraz do naszej stadniny kucyków idziemy. Mamy tam 3 kucyki i zobaczcie, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Postanowiliśmy rozbudować im padok, więc mają troszeczkę więcej miejsca. No a my teraz zobaczmy, gdzie one w ogóle są. Jest tak piękna pogoda, że one się pewnie delektują, słuchajcie. Jak zresztą ja, słuchajcie, słońce wyszło. Jest od razu taki power, jest taka energia, że to jest niesamowite. A to co, zobaczcie, padok, który powiększyliśmy w ostatnim czasie. Dosyć dużo miejsca udostępniliśmy właśnie konikom, właśnie z niego schodzę. Zrobiliśmy im takie górki, pagórki, aby miały po prostu więcej miejsca dla siebie. Mogły czymś się zajmować, bo przecież koniki też potrzebują różnych zajęć, a ich ulubionym zajęciem oczywiście jest szukanie pożywienia, szczególnie zimą. Teraz przejdę koło nich, właśnie je widzę, słuchajcie, nie wiem, że doczekacie, ale myślę, że warto. Widzicie, za mną właśnie 3 kucyki, Szaryn, Herbatka i Gratis. Na czym są w ogóle adoptowane kucyki dla nas? One są przede wszystkim dla nas taką ostoją spokoju. Dzięki nim w momencie, kiedy mamy dużo pracy, jesteśmy w stanie do nich przyjść i troszeczkę się uspokoić, troszeczkę nabrać energii. One wbrew pozorom są takie spokojne, ale przytulając się do nich można dużo zyskać, dużo można czerpać z nich energii pozytywnej. Zresztą kto ma kontakt z konikami, ten wie, że jest to fajne. No a też cieszymy się tym, że możemy im pomóc, bo przecież zwierzaki pochodzą ze schroniska. Wcześniej były razem z innymi konikami w schronisku, a schronisko Pegasus w pewnym momencie liczyło, nie wiem czy w tym momencie też liczy tyle koni, ale 100 koników, słuchajcie, bez pańskich, więc jeżeli macie taką możliwość i macie dużo miejsca, aby adoptować tak duże zwierzęta i wiecie, że jesteście pewni, że będziecie mieli na tyle czasu, żeby takim konikom pomagać i żebyście mieli czas na to, żeby dbać o nie przede wszystkim, no to zapraszam Was serdecznie na stronę schroniska Pegasus. Tutaj wyświetli się link zaraz, możecie sobie tam wejść i dowiedzieć się więcej. Dla koników trzeba mieć po prostu większą przestrzeń. To jest bardzo ważne, że mogą sobie pobiegać, bo one w tym momencie są bardzo takie ospałe, by się wydawało, ale ze spadkiem temperatury one wiedzą dokładnie o tym, żeby nie marnować energii. Także nie biegają tak bardzo, natomiast jak temperatura gdzieś tam idzie leciutko w górę, no to lubią sobie pobiegać. No ty co? Waga takiego konika to czasami może sięgać, akurat tego małego konika, między 300 a 400 kg, więc nie są to też zwierzęta, tak jakby się wydawało pozornie, super bezpieczne, ponieważ taki konik, który został spuszczony, może po prostu kogoś zadeptać, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o same zwierzęta, są naprawdę łagodne, spokojne i mają tutaj swój świat. Czasami lubią ugryźć, ale to tylko dlatego, że nie mają dłoni, tak jak ludzie. Kucyki przede wszystkim żywią się sianem. Zjadają tego siana około 2 duże rolki miesięcznie, a do tego uzupełniają sobie dietę właśnie skubiąc sobie trawę z padoka, dlatego też ważne jest, aby jakiś taki skwerek dla tych koni był. I to właściwie dzięki Wam, że też jesteście z nami, że wspieracie nasz sklep internetowy, jesteśmy w stanie część pieniędzy przeznaczać właśnie na opiekę nad tymi zwierzętami i całkiem możliwe, że za jakiś czas powiększymy to stado jeszcze może nawet o kilka kucyków. Od 1 kwietnia zapraszam Was serdecznie tutaj właśnie do naszego ogrodnictwa w górkach, gdzie mamy zarówno rośliny ogrodowe, jak i rośliny egzotyczne, więc zapraszamy Was serdecznie, też będziecie mogli wtedy zobaczyć sobie i zaprzyjaźnić się z tymi konikami. A teraz czeka mnie troszeczkę pracy związanej z oczyszczeniem stajni, bo oczywiście koniki wchodzą do stajni nie po to, żeby spać, tylko po to, żeby narobić tam różne rzeczy. I druga rzecz, no to muszę wypełnić ten paśnik, który widzicie za mną. To paśnik, który zaraz wypełnię siankiem świeżutkim dla koników. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się kochani i do następnego razu. Cześć!